Dobry wieczór. Znamy się. Wrócił pan łaskawie. Wróciłem. Dzień dobry. Witajcie w ósmym odcinku podcastu Powtórka Smunka. W ósmym i ostatnim odcinku tego projektu, który miał na celu podsumowanie, analizę i wyciągnięcie współczesnych kontekstów całej filmografii jednego z najważniejszych reżyserów w historii polskiego kina z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Dziś omówimy Pasażerkę, jeden z niewątpliwie najważniejszych filmów w jego karierze. Film, którego nie dokończył, ukończył go Witor Lesiewicz ze względu na tragiczną śmierć reżysera, śmierć w wypadku samochodowym. Chciałbym, żeby dzisiejsza audycja, dzisiejszy podcast, w którym dołączy do nas znakomity gość, czyli Michał Oleszczyk i z nim omówię pasażerkę, stał się również pewną formą podsumowania całej opowieści o Andrzeju. Munku, o tym, jakim był reżyserem, jakim był twórcą i co należy z jego twórczości zapamiętać. Dochodząc do końca tej opowieści, chciałem podziękować Wam za jej wysłuchanie, ale na pożegnania przyjdzie jeszcze czas. Należy bowiem pamiętać: przy analizie pasażerki, przy opowieści o niej. Że całość zaczyna się tak naprawdę od słuchowiska Zofii Posmyż, która napisała słuchowisko radiowe pasażerka z kabiny numer 45. Później Andrzej Mógł zrealizował spektakl telewizyjny, teatr telewizji na podstawie tej prozy, i później dopiero pojawił się pomysł wystawienia, zrobienia z tego filmu. Andrzej mógł nie podejrzewał jeszcze w trakcie wywiadu ze Stanisławem Janickim, w trakcie wywiadu, gdy pracował nad scenariuszem Ojca Królowej, Stefana Stawińskiego, że dojdzie do realizacji pasażerki, ale faktycznie do niej doszło. Realizowano na początku sceny portowe, później sceny obozowe. Mógł ze scen portowych nie był zadowolony, chciał do gry dokręcić je na nowo. Chciał na nowo opowiedzieć tą historię. Nie był zadowolony z tego, jak mu to wyszło. Chciał napisać na nowo całą współczesną opowieść. Po to udawał się, zdaniem Marka Hendrykowskiego, do Jerzego Andrzejewskiego, żeby z nim porozmawiać, żeby przepisać na nowo cały scenariusz i na nowo opowiedzieć pasażerkę w części współczesnej. Niestety nie udało mu się to. Niestety w trakcie podróży autem do Łodzi doszło do tragicznego wypadku samochodowego. Uroczysty pogrzeb odbył się 23 września. Roku 1961. Andrzej Munk był żegnany. Dwa lata później Witold Lesiewicz, jego przyjaciel, z którym realizował film Gwiazdy Muszą Płonąć, z którym współtworzył metodę reportażu dramatyzowanego, zdecydował się dokończyć jego film. Dokończyć zgodnie z założeniami Munk'a i nigdy wbrew niemu, i dzięki temu pasażerka staje się również hołdem dla jednego z najważniejszych reżyserów w historii polskiego kina. I staje się jednym z najważniejszych, najciekawszych, najbardziej wyjątkowych filmów w historii polskiego kina w ogóle. Zaraz przejdziemy do części rozmowy, gdzie dołączy do mnie Michał Leszczyk, wykładowca akademicki, wykładowca Artes Liberales, autor znakomitego podcastu Spoilermaster, krytyk filmowy, script doktor i konsultant scenariuszowy, ale część bibliograficzna, jak zawsze, musi mieć miejsce. Tym razem korzystałem z artykułu Pauliny Kwiatkowskiej, struktury pamięci, który możecie przeczytać na stronie Pleografu, książek Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, Andrzej Munk, książki Marka Hendrykowskiego, Andrzej Munk, wydawnictwa zbiorowego Andrzej Munk, gdzie można znaleźć wspomnienia o reżyserze, książki Zofii Posmysz, pasażerka, na podstawie której powstał film, Ksi y, artykułu Rafała Marszałka Lekcja Munka, a także tekstu z filmu Aleksandra Jackiewicza Jak Munka widzi Lik Mule", czyli tłumaczenia tekstu z di Cinema o kinematografii Andrzeja Munka. Teraz już czas. Na rozmowę. To tak jak zapowiadałem, y, zaczynamy część z gościem. Jest ze mną Michał Leszczyk, czyli wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego y, na wydziale Artys Liberales. No i zwłaszcza podcaster, autor wspaniałego podcastu Spoilermaster podcast do słuchania po seansie, ale także nie mniej wspaniałego i bardzo zbliżonego do powtórki z munka podcastu Foreign Correspondence o Alfredzie Hitchcocku, który współprowadzi wraz z Sebastianem Smolińskim. Bardzo się cieszę, Michał, że znalazłeś dla mnie czas i dla nas cześć. Dzień dobry. Ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że spotykamy się wokół Andrzeja Munka, którego uważam za chyba najwybitniejszego polskiego reżysera w historii, więc tym bardziej się cieszę, że to właśnie taki projekt mu poświęciłeś. Ja też się cieszę, że spotykamy się wokół Pasażerki, bowiem wiem, że to jest twój ulubiony Munkowski film, do czego się ostatnio niedawno przyznałeś. Tak, no myślę, że to jest y, y, arcydzieło. Tak y, oczywiście... Zawsze mówienie o, o, o walorach pasażerki ma w sobie coś dwuznacznego, ponieważ jest to film nieukończony. I ale niestety teksty tak w nas pracują czasami, że właśnie też jak wskazywał Jean luc Godard, mówiąc o tym filmie, że właśnie owo niedokończenie przydaje mu czegoś szczególnego. Więc tutaj mm, z jednej strony mówimy o Munku i tym, co on stworzył, z drugiej strony, mówimy o wysiłku ekipy pod wodzą Witolda Lesiewicza, która nadała temu także bardzo unikalny kształt. No i. Mm, no i właśnie, no to, jest, to jest wybitne dzieło Monka, a jednocześnie yy, fakt, że to jest taka nie, nie do końca zapisana karta, także paradoksalnie bardzo działa na korzyść tego filmu. To jest ten paradoks, o którym pewnie porozmawiamy. Właśnie chciałem cię zapytać, bo jest debata wśród filmoznawców. Niektórzy, jak Jackiewicz, uważają, że to jest w pełni dzieło Munk'a, tutaj przez ten przekrój różnych eseistyki. Nurczyńska-Fidelska też ma co do tego pewności, ale na przykład Marek Hendrykowski w swojej monografii o Munk'u pomija ten rozdział, bo pomija analizę szerszą pasażerki, poza wspomnieniem o śmierci Munk'a i tego, że pasażerka wyszła w roku 63 pisząc, jakoby nie był to do końca film Munkowski, bowiem jest to film, który nie wiadomo, czy faktycznie wyszedł z podręki Lesiewicza. Z podręki Munka, czy z podręki Lesiewicza, to zresztą też jest w dokumencie o pasażerce Brulion. Ostatnie zdjęcia. I jakie masz ty podejście do pasażerki? Czy traktujesz to dzieło faktycznie jako dzieło Munkowskie, czy której stronie w, tym, w tej debacie byś się przychylał? Mhm. No, no dla mnie nie ma wątpliwości, że ten odcisk munkowski tutaj jest, bo ja jednak oczywiście montaż jest rzeczą kluczową ale jednak inscenizacja sama jest ewidentnym munkowskim dziełem no, no są tutaj momenty, które także nawet już na takim powiedziałbym poziomie śledztwa gdybyśmy prowadzili to jeżeli zostawimy ze sobą Zezowate Szczęście i Eroikę i ten film to widzimy pewne ujęcia i chwyty które Munk lubił i stosował. Jedną z takich rzeczy, o których mówi się szerzej czy, czy czasami wspomina, jest to, że on miał taką słabość do rozwiązań zakorzenionych w kinie niemym i tworzenia krótkich ujęć, które były takimi mini historiami opowiedzianymi pojedynczym gestem. Tutaj na przykład ten moment, kiedy mm, Yy, yy, widzimy yy, zbliżenie, tak? yy, yy, czy jakieś takie no, sugestie, przynajmniej bliskości w obozie <kgleńska> pomiędzy bohaterką Anny Ciepieliewskiej, czyli Martą, i pomiędzy Tadeuszem yy, granym przez Marka Walczewskiego. To jest ten taki moment, kiedy ona on jej dłoń na dłoni, kamera się podnosi, ona patrzy na niego. I to jest typowa taka miniaturka nie ma i, i takie rzeczy też odnajdziemy w no zazowatym szczęściu. Więc są tutaj też rzeczy takie inscenizacyjne, tak bardzo, jakby to powiedzieć, indywidualne, jak chociażby ten przerażający krąg śmierci, to taka zabawa, prawda, zabawa, mówię to oczywiście w cudzysłowie. w środku nocy, która gdzieś z kolei odsyła do tego kręgu w eroice, który kończy eroikę tego błędnego koła. No, moim zdaniem trzeba mówić o tym filmie jako o filmie Munkowskim, przy tym ciągłej pamięci, że, że oczywiście jest to materiał poddany takiej, nie innej obróbce. Swoją drogą i tego nie wiem, to jest pytanie trochę rzucone, może Ty coś wiesz. Jestem ciekaw, co stało się z resztą materiałów, to znaczy z tymi materiałami, które nie zostały użyte. Jestem ciekaw, czy gdzieś ktoś mógłby do nich dotrzeć i na przykład pokazać nam inną pasażerkę, tak, Jeżeli, albo trochę inną. No ale. Nie mam zielonego pojęcia, bo jeszcze że te materiały po prostu już nie istnieją. Z tego co znalazłem informacji, nie wiem czy one gdzieś zostały, ale czego zostały wyrzucone w rozumieniu, dlaczego w pasażerce oglądamy tylko fotosy z planu, bowiem Andrzej Munk po nakręceniu zdjęć na, na Batorym był bardzo z nich niezadowolony, bo Munk nie przewidział tego, że na Batorym będą ruchy kamery. W sensie, że kamera będzie mu drżała, bo statek będzie płynąć, dlatego zdecydował się y, nakręcić Batorego jeszcze raz i miało to wystąpić po, po zdjęciach w atelier, ale jak wiadomo w trakcie Jazdy do łodzi na zdjęcia w atelier Munk tragicznie zginął, ale chciał dlatego też Witold Lesiewicz nie zdecydował się użyć tych, tych zdjęć, że postwierdził, że jeśli Munk nie chciał ich w filmie, to będzie to zgodne z, z wolą Andrzeja Munka, żeby faktycznie pozostawić je gdzieś na marginesie. Ale wróćmy może na poc do początku w ogóle powstawania pasażerki, bowiem cała historia tekstu Zofii. Zofii posmierz jest, jest bardzo ciekawa. Zaczyna się od słuchowiska radiowego, później spektakl telewizyjny, który realizuje Andrzej Munk, to była jego jedno z pierwszych podejść do materiału telewizyjnego i przygotowałem sobie cytat, który chciałbym cię zapytać z perspektywy również skrypt doktora, którym również jesteś, jak zmieniają się paradygmaty twórcze i czy faktycznie zauważasz różnicę między tworzeniem dla telewizji a dla filmu fabularnego? O to cytat z Munka. W spektaklu telewizyjnym opowiadanie bohaterki o swej przeszłości jest wielkim monologiem, bez jakiejkolwiek ilustracji wizualnej. Film wykorzystałby w tym celu retrospekcję. W spektaklu aktorzy i reżyser starali się przede wszystkim udramatyzować ten monolog. Bohaterka mówi o okropnościach obozowych w sposób beznamiętny i spokojny. Więcej, wspominając dokonywane w, w obozie selekcje, robi sobie masaż w twarzy. Uważaliśmy, że taki chwyt podkreśli dramatyczność słów. W filmie należałoby je maksymalnie ograniczyć. To był cytat z Muncha, który jeszcze nie wiedział w roku 60. udzielając wywiadu Stanisławowi Janickiemu, że, że za rok podejdzie do zdjęć do pasażerki, bowiem wtedy wtedy był świeżo po realizacji spektaklu telewizyjnego. Czy faktycznie uważasz z perspektywy po pierwsze scenariuszowej, że jest różnica między tym, co robisz w y, telewizji, no zwłaszcza w teatrze telewizji, a, a w filmie? A po drugie, czy, czy ta zmiana paradygmatu, czyli w spektaklu telewizyjnym po prostu skupienie się na części współczesnej, która jakoś określała życiorys Lidii i, i to, jak ona patrzyła na obóz bez patrzenia na obóz i wykorzystanie w filmie już stricte części obozowej, czy. Czy zauważasz z perspektywy skrypt doktorskiej coś w tym ciekawego, w tej ciekawości twórczej Munkowskiej? Obawiałbym się przykładać po pierwsze moich doświadczeń, po drugie w ogóle takiego paradygmatu, który obecnie yy, yy, króluje do tego, co robił Munk, bo jednak jesteśmy o ponad pół wieku później i wtedy też inne trochę myślenie dominowało w pisaniu scenariusza. Nie było jeszcze takiego terroru struktury, <grychy> jaki obecnie jest i się trochę dzięki Hollywood albo przez Hollywood u, ustalił. Więc myślę, że tutaj jesteśmy bliżej literatury i takich rozwiązań wywiedzionych z tej literatury. No ogromna szkoda, że się nie zachował ten spektakl telewizyjny, który był nadany wedle właśnie y, pasażerki, czyli wedle tego słuchowiska y, z 59 roku, byłoby fascynujące zobaczyć, jak to dokładnie wyglądało. Natomiast, y, no cóż, no, w pasażerce ogromne wrażenie robią partie bezdialogowe. Tak? To jest właśnie ta, ta, ta cała introdukcja obozu, prawda? Krótkie sceny. Y, no, przychodzi mi do głowy angielskie słowo understatement, ale ono jest bardzo ważne właśnie takiego przyciszenia pewnych efektów po to, żeby je właśnie, żeby ich wymowa była mocniejsza. Ten mężczyzna, który wsypuje cyklon B do szybu wentylacyjnego i my wiemy w jakim celu on to robi. Nagle Przydarza mu się banalna rzecz, puszka nie chce się otworzyć, tak? I on musi z nią powalczyć, a potem jeszcze przesypuje te ostatnie kryształki, tak, które mu tam spadły. Więc, jakby i to samo w sobie nie widzimy wnętrza komory gazowej, tak? Ale widzimy właśnie ten, tę prozę tego gestu yy, i oczywiście przyglądającą się temu lizę. To są rzeczy o ogromnej, o ogromnej sile. Więc, y, oczywiście. Ilekroć oglądam pasażerkę. Wyobrażam sobie, jak ten film wyglądałby, gdyby był w całości. Tak? Jak to by było, gdybyśmy najpierw spędzili czas na tym batorym, tak? Posłuchali. Ale też nie zapominajmy, że temu filmowi gdzieś w tle patronuje, tak, tak przeczuwam. Jeden z kluczowych filmów powojennych, to znaczy Rashomon yy, Kurosawy, który zaproponował właśnie takie, taką opowieść z różnych perspektyw, prawda, że, że słyszymy o tym samym wydarzeniu z różnych perspektyw. Gdzieś tam pewnie można by wskazać, że to obywatela Kejna, ale wydaje mi się, że jesteśmy tutaj o wiele bliżej Rashomonu w tym przypadku. Yy, I to jest też, ta, że w tych 60 minutach udało się. Zachować ten koncept, że najpierw widzimy wersję wydarzeń opowiedzianej mężowi, prawda? A potem widzimy wersję wydarzeń już bardziej brutalną. Więc. Nie mam takiej odpowiedzi, co, co z punktu widzenia scenariuszowego, bo po prostu myślę, że samo to pojęcie się bardzo zmieniło. Tak? Jak zerkniemy do scenariuszy tamtych lat, one często nawet nie stosowały zapisu, który obecnie obowiązuje z jasnym podziałem na dialogi i dyskalia. Często te scenariusze wyglądają wręcz jak krótkie opowiadania, więc tutaj byłbym ostrożny z tym. Natomiast jedno, co wiem, ten moment, w którym przechodzimy do Auschwitz w tym filmie, w którym są te panoramy właśnie bramy wjazdowej, w którym widzimy takie detale tego życia, włącznie, co bardzo ważne, z tą menorą, która znajduje się w walizce, która, która w ogóle nie zajmuje wiele miejsca w kadrze, ona jest na marginesie, tak? Po prostu odrzucona jako kolejny przedmiot z walizki. To, to, no to jest Munch, że tak powiem, at his very best. W ogóle a propos Obywatela Kejna, myślę, że to jest bardzo ciekawy trop, bowiem w Eroice w Ostintatolu Gubre realizując, Munk był tak zafascynowany Obywatelem Kejnem, że żeby odkryć re sposób realizacji Obywatela Kejna, tam chyba Krzysztof Winiszewski z Januszem Wójcikiem pomagali mu. Krzysztof Winiszewski, który robił zdjęcia do pasażerki. Siedzieli i próbowali rozrysowywać sobie pojedyncze sceny z Obywatela Kejna. Jako, że nie mieliśmy making-offów, nie było zdjęć z planu, oni tym bardziej nie mieli do tego dostępu po wschodniej stronie bloku więc rozrysowywali sobie scenę, dorysowywali światła i stwierdzili, jak te światła musiały zostać ustawione, żeby przenieść to później na to, co się dzieje w Eroice. Zainscenizowanie przestrzeni, więc niewątpliwie ten, ten Welles był dla niego ważny, ale mam wrażenie, że chociażby przez pryzmat postaci Aleksandry Śląskiej też jeden film jest nasuwa się i to polski, czyli film Wandy Jakubowskiej, ostatni etap dla wielu bardzo, ba tak. bardzo ważny film. No. Bardzo ważny i poniekąd istniejący też w samej pasażerce, przede wszystkim przez obecność Aleksandry Śląskiej, która w zasadzie no, powtarza swoją rolę, bo ona też grała w tamtym, w tamtym filmie. Więc, znaczy, ostatni etap jest filmem o ogromnym znaczeniu i jednocześnie. Mm, no, artystycznie o wiele słabszym od pasażerki, tak to trzeba powiedzieć. Znaczy, ale tego nie można porównywać w takich kategoriach tylko wyścigu estetycznego, no bo umówmy się. Jakubowska, no, kręciła to tuż po wydarzeniach. Jest wręcz coś takiego creepy, tak? W tym, że to dopiero trzy lata później, a tutaj już wchodzi e, ekipa filmowa i to wszystko się dzieje. Oczywiście dokonała to w jakimś niesamowitym akcie twórczej, odwagi, e, energii i dobrze, że to zrobiła. Jednocześnie ostatnie etap jest mocno zideologizowany, to też trzeba powiedzieć, bo tam koniec końców wątek politycznej walki więźniów jest ważniejszy. Natomiast co się wydarzyło w międzyczasie? No, Kluczowe jest to, ja bym powiedział, że obydwa filmy są poholokaustowe, oczywiście, ale Pasażerka jest filmem poborowskim. Tak? To znaczy, opowiadania Borowskiego są tym, uważam zresztą jedno z największych dokonań polskiej literatury, światowej literatury XX wieku, są tym, co tak nasyciło Pasażerka. Tak? To znaczy, ta, ten z jednej strony turpizm, z drugiej strony to, w jaki sposób Borowski powiązał przerażenie. Tym, co tam się działo, z pewną obojętnością, na co tam się działo, z takim znieczuleniem, no i oczywiście z głębszym kryzysem kultury, który on po prostu zobaczył w Auschwitz. On zobaczył, że Auschwitz jest w pewnym sensie wykwitem kryzysu kultury, który trwał już bardzo długo, ale o tym też zaraz porozmawiamy. Natomiast Borowski jest tutaj też częścią tego DNA. W ogóle wydaje mi się, że Borowski, szczególnie w tej scenie, w której mówisz, się objawia, czyli w takiej normalizacji dnia w Auschwitz, kiedy ta puszka nie chciała się otworzyć. W innych filmach by się zapewnie otworzyła, ale jeszcze, jeszcze jeden tylko film, żeby oddać gwoli formalności, również ideologicznie bardzo zbliżonego twórcy do Wandy Jakubowskiej, czyli Aleksandra Forda, czyli pierwszy dokument o, o obozach. Tylko tu Majdanek, cmentarzysko Europy, dokument z roku 1944, gdzie Ford wracając z. Frontu wojennego zaczął po prostu nagrywać Majdanek i w ten sposób wyszedł. No mm -hmm. i gdzieś pewnie daleko Noc i Mgła Alana Renę, którą podobno Andrzej mój oglądał przed, przed realizacją pasażerki, czyli doku, dokument Renne o Auschwitz. Tak, tak, tak. Noc i oczywiście tutaj jakoś tam pracuje. My, my też cały czas już trudno nam jest zrozumieć, że. Ten film powstawał w świecie, w którym nie było jeszcze tylu tekstów holokaustowych, tak? Te ten film powstawał w świecie, w którym w Stanach Zjednoczonych temat w ogóle jeszcze nie był przepracowany. Zawsze się wskazuje na rok 80 i na yy, yy, telewizyjną emisję serialu Holokaust, kiedy tak naprawdę te filmy z, z, z były już tak niemal na potęgę produkowane. Natomiast 61, 63 rok, no pojedyncze przykłady w kinie europejskim, nie wiem, Kapo, yy, Pontecorvo yy, i tak dalej. No oczywiście ostatni etap w Stan Gdzieś tam Stevens będzie robił pamiętnik Anny Franka, ale to też nie, jakby nieobozowa narracja. Więc to też ogromna, ogromna po prostu um, odwaga sięgnięcia po, 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 po ten temat ze strony Munka i jeszcze poddaniu go takiej. Z jednej strony estetyzacji, tak? Ja zawsze marzyłem, żeby zobaczyć ten film na szerokim ekranie, bo on był nakręcony na szerokim ekranie. Nie wyszedł nigdy właściwie na DVD. W ogóle mówimy o filmie, który nawet w Polsce nie miał edycji DVD. To jest jakiś brutalny paradoks. Ale co istotne, też, oczywiście ten film też ma elementy polityczne, tak? Po pierwsze, każdy wybór jest tutaj można podstawić znak zapytania. Tak? Marta nie jest Żydówką, jest polską działa jest za, za zbrodnie polityczne, tak? jest Polką. Liza jest Niemką, ale jest grana przez Polkę i mówi po polsku, co też jakby nasyca ten film jakimś też innym jeszcze takim klimatem. Co bardzo istotne, w pewnym momencie mówi się tutaj o wojnie hiszpańskiej 1936 roku. Walczyłem w Hiszpanii w 1936, co przez dekady było takim jakby odznaką honoru yy, światowej i europejskiej lewicy, właśnie jako taki antyfaszystowski zryw. Więc to tutaj też się, też się pojawia. Także są takie ślady polityczności w tym, yy, w tym filmie, tylko no ktoś, ktoś, trzeba by to jeszcze długo pewnie. Roz, 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 rozwikływać. Na przykład nic nie wiem. To, niestety to moi, moja tutaj biała plama, że nie wiem do końca o amerykańskiej recepcji tego filmu wtedy. Wiem, że teraz on gdzieś tam funkcjonuje, ale gdyby on był dokończony, albo gdyby wtedy był lepiej promowany, to myślę, że byłby bardzo też ciekawe to zobaczyć, jak, jak właśnie film Munka był przyjęty. O amerykańskiej recepcji nic nie wiem, wiem natomiast o francuskiej to podrzucę, czyli Konrad Eberhardt w tekście o filmie pisał z roku 1963, to musiał być, skoro wyszedł już ten film, że w wielkich miastach ten film był przyjmowany pozytywnie, ale nikt go nie zrozumiał, ale to w mniejszych miastach, gdzie jeździł, gdzie do miast, do których ten film nigdy by nie dotarł, tam wywoływał prawdziwe emocje, tam był zrozumiały. To, to jest problem również kanału, ale w ogóle, co jest ciekawe, tego fragmentu ci nie podesłałem, bo go znalazłem dopiero przed, przed pół godziny przed naszym nagraniem. Fragment Aleksandra Jackiewicza, który tłumaczył tekst o Andrzeju Munku z Kierdi Cinema, który ukazał się w roku 62, tak wielki portret Munka z Kairdi Cinema. I jak się okazało, Andrzej Muk był całkowicie krytykowany przez całą swoją karierę. Krytyk uznał, że jedynym dobrym filmem Andrzeja Munka do czasów Pasażerki był jego Błękitny Krzyż, czyli absolutnie odwrócony paradygmat co do naszego odbioru, gdzie Błękitny Krzyż był najbardziej krytykowanym filmem Munka w całym jego życiorysie twórczym, ale Pasażerka została uznana za film wybitny. Tylko co ciekawe, KRD Cinema podkreśliła, że wybitny nie dzięki Andrzejowi Munkowi, a dzięki temu, że Zofia Posmyż napisała znakomity tekst i po prostu za adaptację tekstu i za ten ten pomysł, więc ta recepcja jest bardzo dziwna. Mam też poczucie, że jednak to jest znów odwrotność polskiej recepcji, bo pasażerka wcale nie była aż tak ciepło przyjęta. Była przyjęta bardziej jako taki dowód dokumentalny śmierci Munka. Oczywiście ukazała się w aurze no, ogromnej straty, nie ukrywajmy, myślę, że obydwoje sądzimy, że Andrzej Munk miał w sobie Przynajmniej jeszcze paręnaście znakomitych filmów, które by nakręcił. No naprawdę był, był młody, dodajmy to ciekawe. Ja dwa dni temu skończyłem 39 lat. On, on zmarł właśnie w 39 roku życia, więc teraz z perspektywy 39-latka, no widzę, że to on po prostu no zginął młodą. Tak, tak to trzeba powiedzieć. Oczywiście, że to gigantyczna strata. Swoją drogą widzisz, cuda internetowe sprawiają, że właśnie wstukałem w archiwum i widzę króciutką recenzję jaka w New York Timesie pojawiła się w 64 roku, we wrześniu najwyraźniej film był pokazywany na festiwalu nowojorskim, New York Film Festival i rozpoznaje inicjały. BC to jest Bosley Crowther, czyli taki no niestety bardzo konserwatywny i słaby krytyk. No oczywiście odegrał swoją rolę ważną, ale no i pisze nie, niepochlebnie o pasażerce w króciutkim, w króciutkim tekście, bardzo takim nieprzychylnym i mówi, że po pierwsze film jest nieukończony, więc nie można go oceniać. The film is just a fragment. It cannot be fairly judged. Pisze, że it wasn't clear to me, what the nature of the woman's relationship was. Whether it was spiritual or homosexual, sympathetic or sadistic, true or false. Mówi, że niektóre sceny są ironiczne i budzą grozę, ale ogólnie, że nie da się tego ocenić, bo to jest fragment i w ogóle pisze ironicznie o ludziach, którzy uznali, że należy to pokazywać, bo dla niego to jest jakiś strzępek filmu. Więc po takiej, po takiej notce w New York Timesie, który pamiętajmy był tak wpływowy wtedy, to nie są te lata co teraz, no może też ta mikrorecenzja zabiła zainteresowanie tym filmem, bo wiele osób pomyślało, no dobrze, tego nie warto oglądać i tyle. Także wielka szkoda, że wtedy tego nie obejrzała na przykład Pauline Kael albo ktoś, bo akurat Pauline Kael podoba się bardzo film Eroika. To jest jedyny film polski, o którym w ogóle ona napisała pochlebnie, że jej się podobał, i, i to właśnie myślę, że gdyby ona to obejrzała, to mogło być inaczej ciekawym kwestią, którą podjął... w pewien sposób pojawia się w tej recenzji z New York Timesa. Jest też temat, który podejmuje Paulina Kwiatkowska... w swoim bardzo długim eseju o pasażerce, który jest na stronie Pleografu. Ale tylko fragment z niego, który uważam, że jest najciekawszy. Czyli pytanie czy o rozwoju krytyki filmowej. Że w momencie, kiedy był 63. kiedy teksty o pasażerce się pojawiały... wszyscy zwracali uwagę, że te pojedyncze fotosy... które robią za sceny współczesne... to są po prostu dokumentalne wstawki, żeby po prostu pokazać... To, to co się dzieje w Oświęcimiu. Ale wydaje mi się, że współcześnie, a także ogólnoświatowo już wcześniej te sceny były jednak odbierane nie jako dokument, bo mało kto jednak wiedział, kim był Andrzej Munga albo wiedział o jego tragicznej śmierci. To u nas się o, o tej tragicznej śmierci pisało w, w, na świecie. Po prostu było wiadomo, że reżyser nie żyje, ale nie było to aż tak, tak ważną fragmentem filmu. Czy uważasz, że czy ty traktujesz Fotosy jako dokumentalne wprowadzenie do scen obozowych, czy jednak jako integralną część filmu fabularnego? Że takie, a nie inne Fotosy Lesiewicz wybrał. No to jest właśnie no to jest ta kontrowersyjna część, tak? W sensie tak ciekawie byłoby zobaczyć, jakie tam jeszcze były fotosy, tak? Jak, jakie tu wybory. No bo jednak to też jest to, to trzeba powiedzieć, że, te, że to jest świetnie zmontowane, moim zdaniem, bo to pokazuje też taką moc kina. Tutaj pewnie też uruchomiłby się kontekst z, -Z te markera, że naszemu aparatowi percepcyjnemu. Wystarczą pojedyncze obrazy tego, że na przykład nawiązuje się spojrzenie między tymi dwoma kobietami, i już wchodzimy w tą narrację. Tak, już się zastanawiamy, co między nimi zaszło. To, to też jakaś siła w ogóle w visual storytelling, takiego opowiadania wizualnego, bo to też mogłyby być kratki z komiksu, gdzie one po prostu się widzą nawzajem i nagle coś klika. Tak, to jest nieprawdopodobne. Więc. Um, i teraz pytanie, czy te sceny utrzymałyby tę temperaturę emocjonalną, którą znamy z późniejszych fragmentów? Tego już się nie dowiemy. Natomiast no moim zdaniem jest to zmontowane świetnie. Poza tym, że komentarz uważam za bardzo archaiczny, zwłaszcza ten dydaktyczny, który nam mówi, tak, co mamy myśleć. I, i, i to jest taki typowy styl właśnie tamtego czasu, który też pojawia się w tych tekstach Eberharda, Jackiewicza, prawda? No, takiego dydaktycznego humanizmu, tak bym to nazwał. Yy, no więc to tak, to się trochę zestarzało, ale też jest świadectwem czasu tak swojego. Natomiast dla mnie, ja, ja lubię, no, przepraszam ducha Andrzeja Munka, ale, ale ja lubię te, te, te momenty opowiadane tylko kadrami, bo moim zdaniem one mają dużą siłę właśnie w tym zamrożeniu yy, obrazu. Także, także to jest to jest dla mnie bardzo... Bardzo ciekawe. Swoją drogą, to może być powracający motyw w naszej rozmowie, bo chciałem Ci tylko powiedzieć, że kontynuuje tutaj podzielną uwagą małe śledztwo. I w maju 70. roku pasażerka wróciła na ekrany nowojorskie i pojawił się tekst Rogera Greenspana, nieznanego mi krytyka w New York Timesie, który o wiele bardziej docenia pasażerkę i, i pisze o niej z dużym. Z dużym Podziwem. Great Courage Inside Honor and Mystery. Więc wysyłam ci link. To znaczy, że w 6 lat później ktoś jednak ten film odkrył na nowo, no i tak może się powolutku budowała jego, jego reputacja. W ogóle, a propos odwagi, skoro Great Courage, to trzeba sięgnąć po odwagę Munk'a w podjęciu tematu. I jak szukałem, ostatnio mówiłeś w podcaście o projektach, które nigdy nie zostały zrealizowane. I wreszcie sięgnąłem po taki króciutki rozdział w książce Marka Hendrykowskiego: Projekty niezrealizowane Andrzeja Munka. I Paweł Bejlin, który był przyjacielem Munka, eseistą, niegdyś został przez niego poproszony, żeby napisał dla niego scenariusz. Bo Munk chciał zawsze zrealizować scenariusz. Miał już trochę dość współpracy ze Stawińskim, bo Ojciec Królowej leżał na półce, miał być zrealizowany po pasażerce. ale przed kiedy zrobił posmyż już w spektaklu teatralnym, poprosił Bejlina, żeby zrobił, napisał mu scenariusz o historii Wanglera, czyli wielkiego drygenta, który pozostał w Niemczech hitlerowskich po to, by ratować niemie niemiecką muzykę. I chciał opowiedzieć cały film z perspektywy człowieka, który pozostaje w Niemczech. W, w nazistowskich Niemczech i z jego perspektywy opowiada historię niemieckiej muzyki w czasach hitlerowskich zwłaszcza człowieka, który myśli, żeby, że pozostaje, żeby ratować niemiecką muzykę, a tak naprawdę sam staje się w tym dłuższej drodze nazistą i, i gdzieś nie, nie ma tej świadomości I o tym braku świadomości nazistowskiej opowiada opowiadać mi o filmie o węglerze i o tym, jak człowiek traci swoje ideały. I wydaje mi się, że kiedy ten projekt podupadł, bo Munk żałował, zwłaszcza warto podkreślić, że mógł był ogromnym fanem e, muzyki klasycznej. Jest w dokumencie Brulion ostatnie zdjęcia w gabinecie, gdzie, się, gdzie przebywał w Oświęcimiu. Puszczał sobie dla relaksu Bacha, bo stwierdził, że inaczej nie, wy, nie wytrzyma. Zresztą Bacha słyszymy w pasażerce Adagio z jednej z symfonii smyczkowej. Więc wydaje mi się, że to byłoby bardzo ciekawe zobaczenie. Opowieści o dyrygencie w nazistowskich Niemczech, który traci swoje ideały z perspektywy munka, ale wydaje mi się, że gdy ten projekt upadł, wtedy dopiero zdecydował się sięgnąć po pasażerkę, która przecież opowiada w dłuższym dystansie o bardzo podobnej tematyce, czyli o jakimś takim auto zakłamaniu, które robimy, by ratować swój własny honor. Mhm. Mm mm -hmm. Nie, no, to, to świetny, to świetny trop. Nie, nie do końca sobie z niego zdawałem sprawę. Yy, tak, no, no koniec końców, tak, to trzeba powiedzieć, że to jest właśnie ten temat, prawda? To znaczy, gdyby teraz troszkę odkleić od tego filmu yy, no, niezbywalny jego element, czyli właśnie pewną też dokumentalną jego wartość, bo jednak on jest kręcony w tych miejscach i, i te miejsca oddychają w tym filmie, tak? Konkretne zresztą w tym samym dokumencie, który cytujesz, ostatnie zdjęcia, jest dużo mówiono o atmosferze, jaka panowała na planie, tak? Trochę makabrycznej wręcz, ale nawet z pewnymi odcieniami czarnego humoru, który był rodzajem obrony przed y, straszliwością wspomnień, które dodajmy, bo znowu jest nam to trudno sobie uświadomić, no to było zaledwie oś... No ile... 16 lat po wojnie, no to to, to to tak mniej więcej, no właśnie, jakbyśmy teraz kręcili film o początku lat 2000, więc to wszystko było świeże. Yy, także. Yy. To, to, to fascynujące, co mówisz. Ale właśnie, gdyby odkleić trochę ten Holokaust od tego, no to o czym mamy tutaj historię, tak? O czym jest ta historia? No o jednej kobiecie, która chce na jakimś poziomie zawładnąć drugą. Yy, która chce manipulować ją. No tutaj być może recenzja New York Timesa miał jakąś intuicję. Być może jest tutaj jakiś wątek homoseksualny. Jakiś bardzo wyparty. Może. Ale przede wszystkim jednak to jest film o takim kontrolowaniu narracji cudzego życia, który w kontekście w ogóle powojennym, totalitaryzmów i tak dalej, jest niesłychanie istotny. Kto kontroluje narrację życia Jana Piszczyka? Tak? Kto kontroluje narrację Zawistowskiego, który jest, chowa się na, na dachu i inni przejmują narrację o nim, tworząc heroiczny mit, prawda? I teraz właśnie, jak Liza kontroluje narrację życia Marty? A może jest na odwrót? No, i, te, bo to, i to, jest, to jest fascynujące. Więc sam fakt, że Marta, przepraszam, Liza, w zamyśle miała kilkakrotnie opowiadać tę historię, sprawia, oczywiście zawsze inaczej, być może dotykamy tematu tego filmu, to znaczy tego, jakby, czym jest narracja życia, tak? Jakby i jak ona jest kształtowana w, różny, w ramach różnych potrzeb. Także no to bardzo, bardzo głęboki. Głęboki temat tak naprawdę. Myślę, że to jest też film o poczuciu winy, nawet nieuświadomionym poczuciu winy, skoro ta przeszłość wraca i jeszcze wrócę do tego filmu, bo szukałem cytatu, który chciałem Ci przytoczyć i go mam, to jest z Pawła Beilina, jak się ten film miał zaczynać. Film mógłby zaczynać się od tego, jak drygent wychodzi zrehabilitowany z posiedzenia Komisji Denazyfikacyjnej de w Berlinie, idzie na próbę orkiestry, ale gdy zaczyna drygować, przeszłość powraca i staje mu przed oczami. Nie może dalej drygować, dopóki nie osądzi samego siebie. I mam wrażenie, że dokładnie to samo robi główna bohaterka pasażerki. Również wraca do przeszłości, wraca do Niemiec, w których nie była od czasu wojny. Możemy założyć, że uciekła do, do Argentyny na przykład, albo do krajów latynoamerykańskich, albo do Stanów Zjednoczonych i wraca do Niemiec, ale znów nie może poradzić sobie z przeszłością do momentu, kiedy nie oceni samej siebie i nie, rozliczy, nie zrobi przed sobą tej spowiedzi, więc wydaje mi się, że... Temat tego filmu jest gdzieś utrzymany w tym, co, co mógł chciał osiągnąć, a także odwrócenie mitu. Czyli to, co robił w eroice z mitem powstania warszawskiego za sprawą również scenariusza stawińskiego, czyli gdzieś y, odwrócenie paradygmatu tego, jak powinno się opowiadać o wojnie, zwłaszcza w Skercu Ala Polaka. Y, tak samo robi w pasażerce to, co robił Borowski, czyli raz wziął Stawińskiego, drugi raz wziął Borowskiego z posmyż i zrobił dwie całkowicie odwrócone narracje. Wydaje mi się, że tutaj mogę możemy chwilę się zatrzymać przy tym, jak Munk był, i na przykładzie parasażerki, rewolucjonistą tego, jak polskie kino wyglądało i jak, jakie było znaczenie jego, jego rewolucji, bo niewątpliwie był parę razy prekursorem jeszcze w czasie dokumentu technicznym, chociażby. Tak, no to jest to właśnie, co jest takim utraconym dziedzictwem Munk'a, albo tylko częściowo rozwiniętym. To jest to właśnie, że on był znakomitym. Wizualnym storytellerem, no, trzymam się tego, tego pojęcia, yy, zupełnie pozbawionym takiej skłonności do romantycznej improwizacji yy, albo do, do stylistycznych, takich hazardów, chciałbym powiedzieć, które często były. Domeną Andrzeja Wajdy, który czasami po prostu próbował różnych rzeczy i, i, i czasami to super wychodziło, a czasami nie. Tak. Natomiast zresztą sam Wajda o tym mówi, tak, w tym dokumencie, że właśnie on wszystko planował najpierw. I, i, i widać to w tych filmach. One są. Nie ma wrażenia gorsetu, nie ma wrażenia sztywności, ale jest wrażenie całkowitej kontroli. I, i myślę, że to jest trochę coś, co w kinie polskim potem się nie rozwinęło w takim, w takim stopniu. Yy, no wręcz nazwałbym to amerykańską szkołą opowiadania, tak? więc to, to, to zdecydowanie. No i oczywiście jego unikalna. No, znaczy już nie mówię nawet o takich technicznych perełkach jak jego krótkie filmy. Myślę o Spacerku Staromiejskim, tak? I tym drugim. Niedzielny poranek? Niedzielny poranek, tak, 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 dokładnie. No przecież to są naprawdę perfekcyjne. A, a, a w Spacerku Staromiejskim, chyba, o ile pamiętam, są te sekwencje wojenne, w którym dźwięki wojny wciąż rozbrzmiewają w zburzonej Warszawie to są perfekcyjne miniatury tak samo zresztą jak y, gwiazdy moją, mogą płonąć muszą płonąć przepraszam więc y, no tracąc Munk'a kino polskie jednocześnie straciło kogoś kto ogromną rolę przywiązywał właśnie do języka wizualnego i do takiej niemal inżynierskiej sprawności y, opowiadania to się pojawia potem już tylko kilka razy w polskim kinie żeby coś było tak opowiedziane y, dla mnie zawsze takim przykładem jest film Marka Piwowskiego przepraszam czy tu biją, ale to jest temat na inny podcast natomiast no ja zawsze jak oglądam te filmy jestem pełen podziwu po prostu dla tej, dla tej orkiestracji wszystkich filmowych środków kiedy patrzę na Zezowate Szczęście na przykład to myślę sobie, że dzisiaj byłoby bardzo trudno zrealizować film, który tak sprawnie uruchamia takie różne poziomy ironii jak tam są, tam są obecne, więc no tak, no pozostaje takim fanem, fanem munka, a pasażerka, za... no teraz znowu obejrzałem ten film przed naszą rozmową i myślę sobie, że to jest rzeczywiście arcydzieło, albo Kawałek arcydzieła. Wydaje mi się, że to, o czym mówisz, o realizacji, o operatorskich walorach, to wynika po pierwsze z tego, że przecież Munk kończył dwa, dwa wydziały, bo przed reżyserią dostał się na realizację obrazu wcześniej i był operatorem no polskiej kroniki no filmowej. Jak nawet wspomina Krzysztof Winiewicz w swoim pożegnaniu Munka, był to pierwszy człowiek, który używał tak specyficznych scenopisów, które już się przeradzały w storyboardy. W roku 1957, że, że dla niego głębia kadru była tak ważna, że, że musiał mieć perfekcyjnie choreografię. Ale chciałbym cię zapytać o jedną osobę, która dla mnie jest bardzo ważna dla tego filmu. I o niej już wspomnieliśmy, ale chciałbym tobie pozostawić, bo ja tutaj muszę przyznać się do swojej niewiedzy i nieznajomości kariery Aleksandry Śląskiej. Wydaje mi się, że nie tylko kontekst ostatniego etapu, bo jak sama Aleksandra Śląska mówi w, w jednym z wywiadów zapytana o. Pasażerkę, że przede wszystkim, i o ostatni etap, przede wszystkim rola ta pozwoliła mi zadać sobie, zdać sobie sprawę z tych możliwości w moim aktorstwie których sama w sobie bym nawet nie podejrzewała, a mianowicie, że mogę grać kobiety zimne, twarde, o jakiejś sporej sile wewnętrznej. Były to dla mnie odkrycia nieoczekiwane i w rezultacie nawet niezupełnie przyjemne. Zresztą Aleksandra Śląska bardzo się obrażała na krytyków filmowych, którzy przy pasażerce cały czas pytali ją o ostatni etap. Czy, bo pojawiły się nawet takie tezy, że nikt nie gra Niemki lepiej niż Aleksandra Śląska. I ona uważa, że nie gra Niemki, bo tak naprawdę te dwie postacie są całkowicie inne, bo. W, w, w Pasażerce znacznie więcej głębi ma jej postać, mimo tego, że spełniają tą samą rolę w obozie. Kim dla ciebie jest ta aktorka? Co sądzisz o jej roli w, w Pasażerce? I, i, I w ogóle może, może zapytam cię o perspektywę Aleksandry Śląskiej dla historyki kina polskiego. Tak, no tutaj to jakbym wypowiadam jakoś tam ostrożnie, bo nie jestem historykiem tej kariery i sam chętnie bym się więcej yy, dowiedział. No i to, to, co wiem, to tak, no przede wszystkim, yy, przede wszystkim mówimy o aktorce ze Śląska, Nomen Omen, tak, urodzonej w Katowicach. I, I tutaj myślę, że ta jej śląskość, włącznie z przemianami śląskości i ciągłymi. Podejrzliwością trochę, tak, władzy PRL do śląska, jako właśnie terenów niemieckich, też mogła być interesująca. No i właśnie obsadzana w roli Niemek, także pamiętajmy w inscenizacji sztuki, która chyba już jest wykreślona z kanonu lektur szkolnych, ale która naznaczyła bardzo całe pokolenia w myśleniu o Niemcach w Polsce, czyli Niemcy Leona Kruczkowskiego premiera rok 49 i ta inscenizacja w reżyserii Erwina Axera, w której pojawiła się Śląska. No jakby ja jeszcze czytałem Niemców w szkole, teraz tego tekstu już nie ma, ale to był no, taki podstawowy tekst, który jakby rozliczał się w ogóle z niemieckością, tak? Tu ukazujący, właśnie z jednej strony trochę figurę. Cudzysłów dobrego Niemca, ale z drugiej strony pokazujący, że ta zagłada była nieuniknioną konsekwencją, jakby niemieckości. Tak? I Śląska właśnie tam grała. Śląska grała też, uważam, w najlepszym filmie socrealistycznym, bo oczywiście wiele filmów socjalistycznych było strasznych, ale jeden z nich uważam za wybitny w sensie realizacyjnym to jest Autobus odjeżdża 620 Jana Rybkowskiego, gdzie ona grała właśnie taką przodownicę pracy, która przyjeżdża ze wsi i, i pracuje w kombinacie, i były tam wszystkie socjalistyczne elementy, ale film jest świetnie zrobiony. Grała też u Aleksandra Forda. W każdym razie, później, właśnie myślę, że w momencie, kiedy już oglądano ją w, w tej pasażerce, no to gdzieś te pewnie pamięć roli, właśnie, właśnie w, Niem w Niemcach, tak, bo tak to należy, należy, należy odmienić jest, 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 jest istotny I, i na pewno był jakoś żywy. Także dla dla y, widzów tamtego czasu. Natomiast ja chcę wspomnieć jeszcze o jednej tylko roli, właśnie o kolo holokaustowej Aleksandry Śląskiej, która jest bardzo ważna. Ten film gdzieś krąży w sieci. Nie chcę polecać pirackich źródeł, ale wiem, że on jest do obejrzenia. To jest film Czarna Suknia z roku 67 w reżyserii Janusza Majewskiego. To jest film telewizyjny. Trwa 45 minut, yy, gdzie Aleksandra Śląska występuje u boku Idy Kamińskiej, czyli najważniejszej aktorki teatru żydowskiego w Polsce, nominowanej do Oscara za film Sklep Przy Głównej Ulicy, czeski, czechosłowacki, w zasadzie film. Jeden z najwybitniejszych filmów holokaustowych, niemalże równoczesny, no przesadziłem, troszeczkę późniejszy niż, niż Pasażerka. I, I tam właśnie ona gra bohaterkę, której mąż został wywieziony do, do obozu. Ona po latach wraca do Polski i odwiedza matkę tego mężczyzny, czyli właściwie swoją, swoją teściową, która cały czas oczekuje na powrót tego, tego syna. I, I zaczyna się taka gra psychologiczna między nimi. I tylko chciałem o tym wspomnieć, bo to jest jeden z lepszych filmów około holokaustowych, jeszcze naznaczone tą obecnością Idy Kamińskiej tuż przed emigracją, bo oczywiście 68 rok potem sprawi, że ona wyjedzie. Ale rozgadałem się natomiast, ty pytałeś mnie o Śląską, wydaje mi się, że ważnym kontekstem jest to, że ona była Ślązaczką i że właśnie grała Niemki, czy to u Erwina Aksera, czy właśnie u Wandy Jakubowskiej. Mówiliśmy o Borowskim, wydaje mi się, że to jest absolutnie słuszny trop. Mam wrażenie, że teraz również każda książka o rzeczach w Auschwitz, bo parę się pokazało, na przykład książka ostatnio Karoliny Sulej o rzeczach, które zostały trzymane w Auschwitz i rozdawane Niemcom w okolicach. Czy masz wrażenie, że takie skupienie się właśnie na detalu u Munka miało w jakiś sposób wypełnić to, co było w tle? Bo o ile Uborowskiego w tle czasem, w tle nawet jego literatury pojawia się przemoc, a generalnie pojawia się normalność życia obozowego, to dla Munka tym tłem może być właśnie, jak u Borowskiego były czasem... Pojedyncze zdanie, to MUNKA, trzeci plan, jest tym, co jest w pasażerce najbardziej groźne i najbardziej złowrogie, czyli na przykład główne bohaterki idą i ktoś za nimi ginie, prawda? Albo jest ta scena, kiedy pies gryzie kobietę, ale to nie jest w centrum, bo najważniejsza jest relacja między dwoma głównymi bohaterkami. Czy masz wrażenie, że to właśnie w trzecim planie MUNK ukrył tą największą grozę oświęcimy? Absolutnie tak. Dodałbym jeszcze tę scenę, kiedy. Kijkiem, ktoś przerzuca dłoń wystającą z, z paki ciężarówki, żeby nie wystawała, i to jest też taki detal. tak Jedna dłoń, domyślamy się, że tam tych ciał jest o wiele więcej. Tutaj najchętniej uruchomiłbym kogoś, kto ma większą wiedzę na temat historii polskiej literatury, bo, ale tak powiem moją intuicję. To znaczy, wydaje mi się, że ta, to opowiadanie poprzez miniaturę, detal, um, to, co tak bardzo nas, polską publiczność, zaimpregnowało na taki holokaustowy kicz, który pojawi się później, czyli właśnie, nie wiem, filmy w rodzaju chłopaka w pasiastej koszuli, tak? Kiedy po prostu pokaz stara się nas y, y, zaszokować właśnie szerokimi planami, wypełnionymi ciałami i tak dalej. Od razu, myślę, reagujemy na to, jako, jak, zwłaszcza kiedy to jest jeszcze wystylizowane. Nawet u Spielberga chwilami to tak wygląda, że ten Auschwitz jest trochę taką krainą złej czarownicy. Mianowicie, co nas, właśnie myślę, że literatura, i myślę, że poezja, i myślę, że modernistyczne podejście Tadeusza Różewicza, na przykład, który pisze o pojedynczym, czy to jego był, tak, wiesz, o pojedynczym warkoczyku, na, tym, na, tym, na tej stercie włosów, którą widzimy w Auschwitz, on się zastanawia, do kogo ten warkoczyk należał, czy ciągnęli cię za niego niegrzeczni chłopcy, prawda? Skupienie na tym detalu. Medaliony. Medaliony, oczywiście, naukowskie, które przez lata, chyba do teraz zresztą, ukształtowały w ogóle wyobraźnię o Holokauście, prawda? Które są takimi właśnie miniaturami, tak? przyjrzeniu się poszczególnym ludziom, poszczególnym opowieściom. Także w niektórych wierszach Szymborskiej pojawia się to takie opowiadanie o wojnie poprzez detal, poprzez dziecięce zdjęcie Hitlera. Tak? I teraz wydaje mi się to. Głęboko takim modernistycznym tropem, że w świecie, który został rozbity, rozsypany, w którym straciliśmy paradygmat jednoczący, czepiamy się autentyczności poprzez przedmioty, poprzez detale. Opisując to, jest to, co Hwin zrobił też w Hanemanie, że opisując po prostu fałdy na zgiętych po niemieckich obrusach ułożonych równo w szufladzie. Dotykamy jakiejś prawdy o świecie, który został zgładzony. I to jest umunka, i to jest absolutnie genialny element tego filmu, że właśnie ta menora, która gdzieś tam miga, tak jak wspomniałeś, granie przestrzenią z boku kadru, że ten pies jest, ale jest też coś innego. Wydaje mi się, że on na głębokim poziomie przepracowuje właśnie to, że ta zbrodnia, jakkolwiek straszliwa, nie była centralna dla świata. Świat patrzył w inną stronę, tak? świat nie chciał wiedzieć raport karskiego został zignorowany tak i tak dalej i tak dalej więc bo to jest ta straszliwa wiedza o holokauście nie tylko jakie straszne rzeczy się tam zdarzyły tylko to że jednocześnie toczyło się życie tak i toczyło się za murami Auschwitz ale toczyło się też nie wiem w Nowym Jorku gdzie wtedy grała orkiestra Glenna Millera tak więc to jakby ta świadomość tego wydaje mi się bardzo bardzo nasyca ten film chcę też cię zapytać chyba o najbardziej z perspektywy, może filozoficznej, etycznej, ciekawy aspekt eroiki, czyli jeszcze raz wrócić do bohaterki Aleksandry Śląskiej, czyli że to przez nią poznajemy, prawda, historię. I jeszcze jedno nawiązanie do niezrealizowanego projektu MUNKA, na którym miał podpisane papiery, tylko miała to być jego pierwsza koprodukcja międzynarodowa i to miał być film o Adolfie Eichmannie i o jego złapaniu i o procesie Eichmana. Więc wydaje mi się, że tuż też jest ta spójność tego, że znów mieliśmy usłyszeć głos Eichmana, który usprawiedliwiał się, robił wielką na tym procesie popis swoich, swoich przeprosin, tego, że nic nie wiedział. I wydaje mi się, że to samo robi bohaterka główna grana przez Aleksandrę Śląską. Znów się usprawiedliwia. Ona przez cały czas mówi, że nie robiła nic złego, ona po prostu wykonywała yy, rozkazy. I wydaje mi się, nie wiem, możesz mnie poprawić, czy to nie jest w ogóle pierwszy polski film rodzimy, bo dopiero za dziesięć 10 lat, chyba Anczak nakręci Wyrok w Norymberdze, gdzie również mamy postaci nazistów. Chyba to jest pierwszy w ogóle moment, kiedy stricte z perspektywy nazistki o, słyszymy historię o Auschwitz. Tak bym powiedział. Mam nadzieję, że się nie mylimy to mówiąc. Tak mi się wydaje, że tak jest. Gdzieś w tle zarysowałbym jeszcze, że w tym samym 61 roku powstaje Wyrok w Norymberdze jak Kramera. Czyli właściwie z kolei pierwszy hollywoodzki film, który. Także oddaje głos nazistom. Mówię to w że jakby słyszymy, właśnie głosy, trzygodzinny film, tak? Z gwiazdorską obsadą, gdzie właśnie słyszymy, no dosłownie, tak? Na wokandzie yy, różne głosy i próby usprawiedliwień i tak dalej. Jednocześnie znowu, jakkolwiek to jest bardzo dobry film, bardzo no, myślę, że też ważny, to, no, to on się nie umywa artystycznie do pasażerki po prostu, tak? To, to, trzeba, to trzeba powiedzieć. I ja bym jeszcze uruchomił um, taki kontekst y aj, właśnie mi umknęło zaraz może sobie przypomnę, jeszcze jakiś jeden film mi się teraz uruchomił w tle, ale chciałem w każdym razie wspomnieć o tym wyroku w Norymberdze Kramera, bo Hmm, bo to pokazuje też różnicę podejścia, że właśnie w Stanach, w Stanach natychmiast się zaludnia ten kat właśnie gwiazdami, tak? które często grają wbrew swojemu MPUA. Bo tam Judy Garland na przykład występuje w bardzo poruszającej roli, ale jednak jest to Judy Garland, tak? To jest Hollywood po prostu. Aha, już wiem co chciałem wspomnieć, że w tym samym czasie, trochę później to też warto wspomnieć, no bo jak bardzo pionierski jest ten film, że przecież właśnie zaczynają się te wszystkie rozliczenia. Hmm, Marlena Dietrich podróżuje na swój ostatnie turnę po Niemczech gdzie ona przecież została przywitana po części ciepło ale po części jako zdrajczyni bo, bo Pluto na nią po prostu na lotnisku, jako kogoś, kto zdradził narod niemiecki, bo przecież ona stała się Amerykanką w trakcie wojny i działała bardzo silnie antynazistowsko i po prostu wypisywano na murach, wracaj do domu i tutaj nie dokończę wulgarnego słowa. Swoją drogą odwiedziła też Polskę i, 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 i pomnik bohaterów Getta. Ale to widzimy właśnie, że to jest ten czas, tak, że kiedy, kiedy powoli. Jakaś narracja zaczyna się kształtować, dotykamy tych bolących miejsc i, i, coś, z tego, i coś z tego zaczyna powoli wynikać. I znów mamy u jego mąkę zawsze zakończenie słodko no bo mąk nie, nie ucieka tak naprawdę. Może poza człowiekiem na torze, który kończy się przewietrzeniem pokoju, jakąś nadzieją na lepsze jutro, i to jest jedyny, jedyna nadzieja na lepsze jutro. No, dokładnie, i oczywiście. Przecież Człowiek na Torze ma też konstrukcję Rashomona, tak, zapomniałem wspomnieć o, o tych narracji, że znowu słyszymy wersję Orzechowskiego, słyszymy wersję Zapały, tak, i teraz pytanie, kto jest bliżej prawdy, no. A to jest w ogóle ciekawe, że w oryginale to, to o to chciałem ci powiedzieć i teraz mi przypomniałeś, to wzajemne uzupełnianie się narracji strumienia świadomości, że w, u Orzechowskiego to było ciekawe w człowieku na to, że w, że w oryginale mieliśmy jedną perspektywę, że tylko zawiadowca opowiadał. Munk poprosił Stawińskiego, żeby zrobił trzy narracje, ale im dalej w las, tym bardziej Munk jednak skupiał się na solowym bohaterze, tak? Czyli, czyli tu akurat nie bez przypadku yy, patrzymy na tą historię tylko z jednej perspektywy i mam wrażenie, że w momencie kiedy słyszymy tylko te segmenty, gdzie główna bohaterka opowiada o historii z Auschwitz, a część, części współczesnej nie ma, tym bardziej widzimy podwójną narrację, którą jednak robi ona sama, i jest to jeszcze lepiej, bo tam było oczywiście przesłuchanie i mieliśmy po prostu sprawę sądową, oczywiście pars prototo, a tu mieliśmy bardzo, bardzo ciekawy dualizm w naszej świadomości tego, jak mówimy publicznie, a co myślimy, co myślimy prywatnie, również etycznie. Tak, no i, no i to jest przecież źródłowy w ogóle dylemat artysty i obywatela w PRL-u, tak, właśnie to rozdwojenie pomiędzy publicznym i prywatnym. Pomiędzy jakimiś koncesjami, które cały czas się tworzą, pomiędzy tymi, co mówimy publicznie, co myślimy prywatnie. I jak spojrzysz na człowieka na torze i pasażerkę, to jeżeli się wystarczająco oddalić od tych filmów i spojrzeć na takie ich podstawowe mechanizmy, to przecież obydwa te filmy pokazują konfrontację z ideologizowanego neofity z kimś, który reprezentuje jakiś wyższy rodzaj mądrości. Bo, bo, bo zapała jest ideologizowanym młodym prostownikiem pracy, który chce widzieć w orzechowskim na Gorsze cechy możliwe, a odnajduje niespodziewaną mądrość w jego przedwojennym jeszcze wręcz sznycie tak I, i, i to się pracy. I tak samo masz w Pasażerce, bo Liza jest tutaj tą zideologizowaną nazistowską neofitką, która nagle odnajduje jakiś zupełnie nowy poziom człowieczeństwa w Polsce, czego nigdy by się nie spodziewała, yy, yy, która przecież, jak ją na, ideologia nauczyła, jest rodzajem podczłowieka. Tak? Więc, więc to jest też ciekawy wątek u, u, w tych filmach Munk'a, że one gdzieś tam pokazują klasz po prostu z ideologizowanej świadomości z faktyczną wartością drugiego człowieka. Choć też u. Opalińskiego to nie było y, tak y, u znaczy, granego przez Kazimierza Opalińskiego. Też był to człowiek na granicach szarości. On nie był ani y, w pełni dobry, ani zły, bo chociażby był przemocowy albo w, w relacjach mhm. z pracownikami nie, nie był idealny. I, I wydaje mi się, że przy, zupełnym odwrotnością jest tego pasażerka, gdzie zaryzykowałbym stwierdzenie, że Marta jest jedyną krysztową postacią, która się pojawia w jakimkolwiek y, filmie Munka i zresztą wizualnie przypomina, taki wzór kryształowości w, w Anna Ciepielewska, czyli przypominam męczeństwo Janny Dark i Karla Teodora Drejera, gdzie wizualnie te, te zbliżenie jest bardzo, bym powiedział nawet, mocne. Absolutnie tak i, i nie wiem czy... Znaczy na pewno Munch widział Drejera to na 100%, ale tak, ta ogolona głowa, te cierpiętnicze pozy, kadrowanie, to wszystko tutaj bardzo silnie gra. Więc, więc absolutnie tak. I znowu wracamy do kina niemego, które gdzieś u Munka cały czas pracuje, bo tak jak mówię, ta wizualność u niego jest. Jest niebywale silna. Wręcz chwilami zabija naturalizm tych filmów, dlatego że pasażerka nie jest koniec końców naturalistycznym filmem. Te, te, te pojedyncze właśnie sceny rozgrywane jednym gestem, spojrzeniem, tego kiedy Marta chwyta się za serce, widząc y, Tadeusza z tyłu, za szybą, to jest scena jak z Griffisa, po prostu, tak? Kiedy Lilian Gish widzi swojego kochanka gdzieś i chwyta się za serce. To jest dokładnie to, ale on operował moim zdaniem bardzo mocno na tym wizualnym, w tym wizualnym kodzie kina, i, i to też widać w zazwałym szczęściu i tak dalej. I tak dalej. No i jeszcze, a propos tego, że na pewno musiał widzieć Drayera na jego pierwszej Wenecji w 1955, gdzie Błę... Błękitny Krzyż dostawał brązowy medal, wygrywało słowo Drayera Złotego Lwa. Więc więc, więc więc, to się gdzieś no właśnie, no właśnie. myślę, że go kojarzył. I chciałbym cię zapytać, zbliżając się powoli do końca, o, o końcówkę pasażerki. Czy końcówka pasażerki, dla niektórych urwana, a dla niektórych świadomie tak zakończona, jest? końcówka pasażerki sugeruje, że pasażerka jest niedokończonym filmem, czy że jest w pełni spełnionym w tym, czym jest filmem? No ja jestem w tym teamie, który mówi, że to zakończenie... Ono, ono ma posmak urwania, tak? w sensie. Zakończenie, to, to zakończenie zawsze przypomina mi, że, że obcujemy z niekompletnym filmem. Nie mam wrażenia nasycenia, kiedy się kończy ten film. Jednak jest to brutalne. Cięcie nożem. Nie dowiadujemy się kluczowych rzeczy. Jest dopiero 58 minuta projekcji, tak? czy tam 60. I tak, to, to jest taki kubeł zimnej wody. Jeżeli myśleliśmy do tej pory, że ten film tak miał wyglądać. Bo, bo pierwsze sekwencje mogą wręcz tak sugerować, one są tak dobre, te, te jeszcze na statku. A to, to zakończenie nam przypomina nie. To jest film... Bez nogi, bez ręki, film nie, nie, niedokończony. I dobrze, dobrze, bo się za, za dobrze czuli z tą pasażerką, to to by było wbrew pamięci Munka. Jednak ważne jest właśnie to, że ten film jest niedokończony. W ogóle ten komentarz jeszcze mi przypominał Andrzeja Żuławskiego, który komentował niezrealizowane sekwencje w Nasrebnym Globie, czyli innym nigdy niedokończonym arcydziełem. tak, tak, tak. I bardzo lubię te sekwencje współczesne. Tam oczywiście otwieramy teraz inny temat, ale. A no, z tym, że on miał to szczęście, że sam mógł dokończyć swoje niedokończone dzieło. No. No i też tam zaginione taśmy odnalazły się po parę nastu latach, gdzie jest to tylko ciekawostka znalezione w piwnicy w liceum we Wrocławiu. Były porzucone i tam ktoś zadzwonił, czy, czy, czy to są taśmy, które można oddać i okazało się, że to są taśmy na Srebrnym Globie, który ktoś stwierdził, że zacementuje w liceum we Wrocławiu. Ale jeszcze zanim zapytam cię o takie pojedyncze wspomnienie o Munku, chciałbym, żebyś się przez chwilę pobawił po kolegę, po, po przyjaciela właściwie, może mały. Po fachu, bo nie wiem, czy kolegom można profesora Tadeusza Lubelskiego nazwać, ale profesora no. Tadeusza Lubelskiego, czyli po filmoznawczym fachu. I żebyś dopowiedział, bo w historii kina nie było, nie było nie historii kina PRL nie ma rozdziału o pasażerce, bo pasażerka się pojawiła. Gdybyś miał dopisać rozdział o pasażerce, która powstaje w pełni. W pełni spełnionym filmem. To myślisz, że nadal byłby to Twój ulubiony film MUNKA, czy to pęknięcie i ta aura śmierci, która również jest nacechowana śmiercią MUNKA? Bo to widać od początku wchodzimy w bardzo poważny temat niedokończenia, niemożliwości dokończenia życia, tak jak niemożliwe było dokończenie żyć ludzi, którzy byli w Auschwitz w 90%. Czy, czy, czy uważasz, że bez. Tej atmosfery. Oczywiście ja też jestem wielkim fanem MUNKa i uważam, że pewnie by się to udało. Tylko jakby ten film wyglądał i czy byś odbierał go inaczej? Y to znaczy, tak, przyznaję, że niedokończenie tego filmu zawsze wzmagało jego aurę wyjątkowości. To zdecydowanie. Y to jest paradoks sztuki, która nie zawsze jest w zgodzie z życiem, bo sztuka czasami żywi się faktem śmierci. To jest przypadek Jamesa Deena i wielu innych, więc, więc tak niestety jest. Natomiast ja mam taką wiarę w to, że Munk wiedział, co robił, <grytko> krótko mówiąc, więc jestem przekonany, że ukończona pasażerka byłaby filmem równie wybitnym. A wchodząc oczywiście w całkowicie gdyb gdybologię, że tak powiem, jakieś takie gdybanie, bo po prostu tego nie wiemy. Ale ja po prostu gdzieś wierzę w tą sprawczość Munka i w to, że on był tak przygotowany i tak kontrolował to wszystko, że, że tak, to byłby na pewno wspaniały film. Być może wtedy. Miałby ten epicki oddech, tak? Właśnie rozpoczynałby się na statku, mielibyśmy retrospekcję i tak dalej i tak dalej, który nadałby mu rangę światową, bo byłby już dystrybuowany jako ukończony film. A jak widzimy Boslejowi Krauterowi przeszkadzało to, że ogląda film niepełny. To jeszcze parę lat musiało minąć, zanim ktoś taki jak godar na przykład, powie. No, właśnie, w tu jest wartość, tak? że, to jest, że to jest niedokończone. No ale dla takiego recenzenta New York Timesa w 1964 roku to było pewnie pomieszczańsko. Mógł się zapytać, no ale zaraz, dlaczego mam oglądać nie, nie, niedokończony film? Tak? No i niestety ten trochę taki głos filist, filistra mm. <głos> zwyciężył. W ogóle frapujące jest to, y, co wszyscy biografiści podkreślają, y, zwłaszcza wybitna. Tu ja muszę podkreślić, to jest ostatni odcinek, że jeśli ktoś miałby przeczytać jedną rzecz o Andrzeju Munku, to to musi być bio, y, monografia Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, bo to jest w mojej opinii poziom Marii Kornatowskiej-Ofelinim. To jest najbardziej wnikliwe odczytanie Munka i z całym szacunkiem dla profesora Marka Hendrykowskiego, ale e Ewelina Nurczyńska-Fidelska. E też, też się przychylam do tego głosu. I... Mhm. Y, y, y Wydaje mi się, że to co Nurczyńska-Fidelska podkreśla, że Munk się udawał do Warszawy też w przerwie tuż przed wypadkiem, żeby spotkać Jerzego Andrzejewskiego i poprosić go o przepisanie scenariusza współczesnego pasażerki, bo Andrzejewski pisał do w nim dialogi. Więc pytanie jakby to wyglądało z perspektywy Jerzego Andrzejewskiego, gdyby znów dopisał coś. To, to, to są pytania, na które nigdy nie poznamy odpowiedzi, bo nikt się, nikt się nie chciał tym zajmować. Ale na koniec Michale, chcę cię zapytać o ogólne wspomnienia z Munkiem, może też na twojej przygodzie filmowej. Czy, czy miałeś jakiś taki seans z Munka, w którym powiedziałeś, wow, może pierwszy seans pasażerki, jak, jak to wyglądało u ciebie z, z twoją historią munkowską? Dosyć wcześniej obejrzałem te filmy, bo one były nadawane przez telewizję Polonia w latach 90. to akurat pamiętam. Eroiki od razu nie doceniłem, ale ja też wtedy chyba jeszcze... Nie czułem tej tematyki powstańczej i tak dalej. W każdym razie nie, no Zdrowa to Szczęście od razu mi się spodobało, pa Pasażerka od razu mi się spodobały. Nie wiem, ja gdzieś dosyć wcześniej miałem taki zmysł pewnej właśnie, czy, czy, czy to, z czym obcuję filmowo jest efektem jakiegoś głębszego przemyślenia, czy nie i w Munku to wyczuwałem, że to jest kino intencjonalne, tak? I to jest jakoś coś, co jest moim fetyszem, kiedy czuję, że właśnie że w kinie jest ta intencja i że ona zostaje wyrażona. Więc wiesz co, powiem ci tak. Żałuję, że nigdy nie widziałem żadnego filmu Łąka na dużym ekranie, bo bardzo bym chciał zobaczyć chociażby pasażerkę na dużym ekranie. Przy pierwszej okazji, jeżeli te filmy się, się pojawią gdzieś, myślę o iluzjonie, tutaj pozdrawiam iluzjon, natychmiast bym poszedł zobaczyć pasażerkę. I Zezowa to szczęście. Eroikę też bardzo lubię i Człowieka na torze też, ale te dwa filmy chciałbym zobaczyć na dużym ekranie i żałuję także, że nie widziałem opery, już odchodząc od Munka, na podstawie pasażerki, bo to też musiało być coś... A swoją drogą posyłam ci trzeci tekst z New York Timesa, 2014 rok, kiedy pojawił się już pełny profil Zofii Posmyż. Więc widzisz, od 64., kiedy... Boski Quarter mówił, co to w ogóle jest, do pełnego profilu Zofii Posmysł przy okazji opery. Więc tak, powiem ci, że bardzo bym chciał zobaczyć wyświetloną staśmę e, pasażerka na ekranie dużym. I ostatnie, ostatnie pytanie, które Ci zadam, bo żeby też wyjaśnić, jako że to jest ostatni odcinek, skąd wyrosłem z powtórką z Munka? Wydaje mi się, że Andrzej Munk jest reżyserem, którego dużo ilość osób jest świadoma. Mało, mało twórców ma ten plus, że kojarzą Munka. Z nazwy, ale mam wrażenie, że mógł jest takim kolegą, który istnieje, o, o którym mamy świadomość, nie wiem, autorem którego mamy świadomość. Mamy świadomość, że Mikołaj Rej istniał, ale mało z nas czytało Reja. Albo mamy świadomość, no może, że Romski poza, poza przedwiośniem, to jednak mało osób sięga sam mimowolnie po Romskiego, bo jest nam podany po prostu jako to wielkie nazwisko, które kiedyś kręciło i mam wrażenie, że to jest kasus Munka, który nigdy nie doczekał się u nas w recepcji, może przez to, że jesteśmy krajem romantycznym, a nie realistycznym. Nie doczekał się takiego... takiej miłości przez szkoły jak Wajda, a nie był tak arthausowo niszowo kuszący jak Kawalerowicz czy, czy jak Wojciech Jerzy Has, bo, bo nie był mhm. aż tak... aż tak skrajny może artystycznie jak has, bo jednak Mógł zawsze podkreślał, że dla niego najważniejsze jest to, żeby filmy cieszyły ludzi. Pasażerka jest unikatowym przykładem gdzie tej radości raczej. Nie możemy doczekać. Tylko wynik, mam wrażenie, że w ogóle w dyskursie też mówimy o dwóch monografiach. Jednej Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, o której nikt nic nie wie, bo umówmy się, że to nie jest monografia, która jest na czołówkach nazw, więc y, wydaje mi się, że to jest wysoce problematyczny w ogóle dyskurs o Munku, który zaginął, który się gdzieś zatrzymał i w ogóle nie powraca, mimo tego, że mamy setną rocznicę urodzin, dodatkowo setną rocznicę urodzin za miesiąc Jerzego Stefana Stabińskiego, 2 lipca, y, Rówieśników. I, I czy, jak rozmawiać o Munku, czy, czy uważasz, który film może trzeba wyciągnąć, żeby faktycznie go pokazywać i pokazać, że to był człowiek, którego nie można sprowadzić do wielkiego nazwiska po które nigdy nie należy sięgać. No, wiesz, ty to robisz. Wykonałeś kawał roboty. To jest po pierwsze bardzo się z tego cieszę, bo podszedłeś do tego kompleksowo. Po drugie jestem przed Festiwalem Młodzi i Film w Koszalinie w czerwcu 2021 roku. Tam będzie będą jakieś wydarzenia wokół, wokół Munka. Też ze względu na to, że studio Munka, podkreślimy istnieje, bo jednak ten Munk jest wpisany w nazwę studia przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Yy, wiesz, no to jest dłuższy temat, yy, jakby jak w ogóle mówić o historii na polskiego. Tak? Jakby polskie filmoznawstwo wyrosło z, z yy, filologii polskiej i do dzisiaj się zmagamy trochę z brakiem zainteresowania, powiem wręcz, stroną formalną dzieła i kontekstu produkcyjnego. Ostatnie pięć lat to jest wzrost production studies. Yy, pasażerka. By the way, idealny temat na production studies, tak? Właśnie, a propos tutaj urwanej produkcji i tak dalej. Także wiesz co? No mam wrażenie, że tak długo kino polskie właśnie po romantycznemu było traktowane jako tak naprawdę pewna arena, czy agora, forum publiczne, w którym mówiliśmy o rzeczach, które nas bolą, w których wylewały się jakieś polityczne też. Marzenia, tak, myślę, że mamy 40. rocznicę Człowieka z Żelaza, więc, że, że, że gdzieś brakuje tego, nie wiem, no bardziej kompleksowego, bardziej zdystansowanego. Uświadomionego odnośnie formy filmowej, powiedziałbym po borduellowsku wręcz, tak? Myślenia o, o, o filmie, no ale myślę, że to się wy, wy powoli wykształca. Widzę takich piszących, yy, też patrzę w twoją stronę, którzy są tego świadomi, więc. więc yy, Munk jest do tego wymarzony, tak bym powiedział. Jest to właśnie ten twórca, w którego dzieło jest tak spójne, a jednocześnie naznaczone tymi politycznymi pęknięciami, no bo wystarczy wspomnieć kierunek Nowa Huta, żeby zobaczyć powiem tak, no, no trochę obrzydliwy socrealizm w stanie czystym, ale świetnie zrealizowany, że mm, no, że warto, że warto o nim pisać i warto o nim mówić. Ja się pod tym podpisuję, pamiętajcie, że choć to ostatni odcinek powtórki z Munk'a, naprawdę śledźcie, piszcie, czytajcie, oglądajcie Munk'a, bo warto, albo polecajcie znajomym, też, też, warto. Nie musicie podcastu, wystarczy, że filmy. Gdzie, ale przede wszystkim dziękuję ci, Michale, bardzo za, za obecność. Dzięki wielkie, i, i czekam, wysłucham wszystkich odcinków. Bardzo się cieszę, że zrobiłeś ten projekt, i naprawdę też zwracam się do słuchaczy. Oglądajcie MUNKA. Nie jest tych filmów dużo, ale wszystkie są świetne. Dziękuję jeszcze raz Michałowi za poświęcony czas, i tym samym doszliśmy do końca całego cyklu, całej powtórki. Z Munka. Bardzo wam dziękuję za te osiem tygodni, za te osiem odcinków, za komentowanie, dzielenie się wrażeniami, dzielenie się opiniami o wszystkich filmach Andrzeja Munka, czy to tymi publicznymi, czy tymi pisanymi w prywatnych wiadomościach. Bardzo wam dziękuję. Po pierwsze, chcę podziękować za całość tego cyklu Szymonowi Pietrzakowi i Majgłogowskiej, czyli producentom podcastu. Po drugie, chcę bardzo, bardzo mocno podziękować osobom, które wspierały nas w całym tym cyklu, moim gościom i gościnom, czyli Patrycji Musze, Robertowi Siwczykowi, a także Michałowi Oleszczykowi za ich wsparcie nie tylko w ramach wystąpienia, ale również za miłe słowa pisane w trakcie wypuszczania pojedynczych odcinków. Dziękuję również za, po prostu za to, że wysłuchaliście, że byliście z nami przez te osiem tygodni. Zachęcam Was do śledzenia retrospektyw twórczości Andrzeja Munka, które w tym roku się pojawiają albo będą się pojawiać. Zachęcam Was do wybrania się na tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie będzie można obejrzeć wszystkie filmy fabularne Andrzeja Munk'a na wielkim ekranie. Zachęcam was do śledzenia jego twórczości, do nadrabiania, do wracania do niej, do tego, żeby, do ciągłego jej analizowania, bo można ją odkrywać na wiele sposobów, wiele pewnie wskazówek, wiele kontekstów jest nadal nieodkrytych, gdzieś poukrywanych, być może jeszcze jeszcze zostaną wyciągnięte na wierzch Mam. Bardzo, bardzo gorącą taką nadzieję. Ze swojej strony chcę, chcę również podziękować osobom, które mnie wspierały, jak już wspomniałem, Szymonowi Maje, także osobom, y, którzy, które po prostu pozwalały mi czytać, udostępniały materiały, pomagały w poszukiwaniu materiałów, bo oczywiście powtórka smunka to również bardzo dużo materiałów, które y, składały się na cały ten podcast. Y, to byłoby na tyle. Chciałem zakończyć y, podziękowaniem jeszcze raz. I zapowiedzeniem tego, że powtórka z jeszcze powróci. Ja nazywam się Maciej Gędziora i do usłyszenia.